naszych gości, mieszkańców Makowa na dorocznej majówce, która już odbywa się po raz szósty, bo w tamtym roku nie było. W tym roku nasza majówka poświęcona jest kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z tej okazji, że mamy w tym roku rok kardynała Wyszyńskiego i w tych dniach obchodzimy rocznice, różne okrągłe, a Słowo Boże i parę słów o życiu i działalności przedstawi nam nasz ksiądz Leszek. Bardzo serdecznie wszystkich witam, pozdrawiam. No, spotykamy się, jak już pani Dorota wspomniała, na corocznym nabożeństwie majowym wokół osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego. Właśnie, które przy kardynale w roku jemu poświęconym beatyfikacji, która odbędzie się 12 września tego roku w Warszawie. Kardynał Stefan Wyszyński urodził się w 1901, a zmarł w 1981 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Trzeba tutaj wspomnieć, że był on drugim dzieckiem państwa Wyszyńskich, ojciec Stanisław, matka Julianna. Pierwsza była córka Anastazja, później jeszcze dwie dziewczyny, Stanisława i Janina oraz syn Wacław, który zmarł w wieku 11 lat. W wieku 9 lat przeżył śmierć matki mającej zaledwie 33 lata. Było to dla niego wielkim ciosem. W latach 1912-1915 uczęszczał do gimnazjum w Warszawie oraz Łomży i tam spotkał się z gorzką rzeczywistością życia w niewoli zaboru rosyjskiego. W roku 1913 przyjął sakrament bierzmowania z rąk biskupa Juliana Nowowiejskiego, pochodzącego z naszej diecezji, z miejscowości Lubienia, należącej wówczas do parafii Chrynki, a obecnie parafii Lubienia. To jest na trasie jadąc od nas w stronę Ostrowca Świętokrzyskiego. Stefan Wyszyński bardzo pragnął być kapłanem, dlatego w 1917 roku przenosi się do liceum imienia świętego Piusa X we Włocławku, będącego jednocześnie niższym seminarium duchowym. Ukończył liceum w 1920 roku i rozpoczął naukę w wyższym seminarium duchownym we Włocławku, które ukończył w 1924 roku, przyjmując święcenia kapłańskie 3 sierpnia 1924 roku. Zmagał się wtedy ze słabym zdrowiem, co opóźniło trochę jego święcenia kapłańskie. 5 sierpnia 1924 roku ksiądz Stefan odprawił prymisyjną mszę świętą przy cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze. Po roku pracy diecezjalnej biskup włocławski skierował go na dalsze studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Po 4 latach studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora na podstawie pracy prawa Kościoła do szkoły. Po tych studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju podejmuje kolejne obowiązki wikariusza, profesora w seminarium duchownym, dyrektora diecezjalnych dzieł misyjnych, promotora biskupiego, kieruje solidacją mariańską, prowadzi chrześcijański uniwersytet robotniczy oraz pracę społeczną światową chrześcijańskich związków zawodowych, a także redaktorem miesięcznika Ateneum Kapłańskie. Po wybuchu wojny w 1939 roku
na polecenie biskupa Kozala opuszcza Włocławek, jest bowiem imiennie poszukiwany przez gestapo. Najpierw na Lubelszczyźnie, potem w Laskach pod Warszawą prowadzi konspiracyjną akcję oświatową wśród młodzieży. W czasie powstania warszawskiego jest kapelanem Armii Krajowej Obwodu II Żoliborz oraz rejonu Puszczy Kampinowskiej i Szpitala Powstańczego w Laskach. Po zakończeniu właśnie działań wojennych wrócił do Włocławka i zaczął organizować seminarium duchowne zniszczone w czasie wojny. W 1945 został rektorem seminarium, podjął też obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego Ład Boży. W 1946 roku został mianowany przez papieża biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Święcenia w biskupie otrzymał z rąk kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski. W swoim herbie biskupim umieścił słowa solideo, to znaczy jedynemu Bogu. Służba Bogu samemu przez Maryję była widoczna w jego całym życiu. Prymasem Polski i arcybiskupem Gniezna i Warszawy został w 1946 roku. Na konsystorzu 12 stycznia 1953 roku został prymas Wyszyński kardynałem. Nie mógł jednak osobiście odebrać kapelusza kardynalskiego, gdyż władze polskie odmówiły wydania mu paszportu. Zaostrzał się już kurs polityki wobec Kościoła, gdzie Rada Państwa wydała dekret o obsadzie stanowisk duchownych. Z władzą państwową miała być uzgadniana każda nominacja w Kościele, nawet przeniesienie wikariusza do innej placówki. Wobec tego 8 maja w 1953 roku uchwalono na konferencji Episkopatu Polski memoriał do rządu, który został napisany przez Wyszyńskiego oraz podpisany przez niego w imieniu wszystkich biskupów. I właśnie w tym dokumencie padły słynne słowa: no to sumów nie możemy pozwolić. Aby uchronić naród i Kościół od napięć i rozlewu krwi, podpisał 14 lutego 1950 roku porozumienie z władzami państwowymi. Władze komunistyczne nie dotrzymywały jednak zobowiązań. Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Rudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach. 16 maja 1956 roku w więzieniu napisał tekst odnowionych ślubów narodu, które zostały złożone uroczyście na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. 26 października 1956 roku kardynał Wyszyński został uwolniony, natomiast w latach 1957-1965 prowadził wielką nowennę przed jubileuszem tysiąclecia Chrztu Polski. 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze wraz z arcybiskupem Karolem Wojtyło i całym episkopatem oddali Polskę Matce Bożej. Prymas Wyszyński zmarł w opinii świętości 28 maja 1981 roku. Jego pogrzeb był wielką manifestacją przywiązania społeczeństwa polskiego do Kościoła. Trzeba tutaj również wspomnieć, że w swoich zapiskach, w swojej książce pod tytułem Zapiski więzienne zawarł taką pewną syntezę jego maryjności, której początki sięgają czasu dzieciństwa i młodości. Napisał tak: wcześnie straciłem matkę urodzoną, która miała szczególne nabożeństwo do matki Ostrobramskiej, dokąd jeździła z pielgrzymką, jeszcze z Zuzeli. Mój ojciec natomiast ciągnął zawsze na Jasną Górę. Cześć Matki Bożej w życiu domowym była bardzo rozwinięta. Często odmawialiśmy wspólnie różaniec w godzinach wieczornych.
Modlimy się, będziemy śpiewając litanie do Matki Bożej przez wstawiennictwo świętego już niebawem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Modlimy się w intencjach naszej ojczyzny, naszych rodzin, naszej parafii o Boże błogosławieństwo, opiekę nad nami. Dziękujemy bardzo. Teraz panie seniorki poprowadzą modlitwę, litanię do Matki Bożej. Przyjdź Duch Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź jako mocnej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako mocnej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako źródło pustyni, z mocą swą do naszych dusz. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. Módl się za nami, Matko najczystsza.
radości, módl się za nami, żeby pokuta świętego, módl się za nami, żeby pokuta lewi, módl się za nami, żeby pokuta pobożności, módl się za nami. Módl się za nami, wieżo Dawidowa, módl się za nami, jedno kości słoniowe, módl się za nami, domie złoty, módl się za nami, arko przymierza, módl się za Panie, Panie, Panie,
Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj,
mamy zdychać nędzne kwiatki, tylko do siebie ukochanej matki. Śpiewaj, 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 ziemią cała matki. Kraju pokój dała, o jasno górska pani. Śpiewaj, 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 ziemią cała, Ty Maryja, światu pokój dała, o jasno górska pani. Jej serce otwarte każdemu, a osobliwie nędzą skrawionemu. Śpiewaj, 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 ziemia cała, Ty Maryja, światu pokój dała, o jasnogórska Pani. Śpiewaj, 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 ziemia cała, Ty Maryja, światu pokój dała. Ojcu wierzę, daj wytrwanie.
Panie, ze swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, opieka Twa rozproszy nocy mrok. Uśpionym wsiąd, ukołysanym miastom, Panie, dodaj szczęśliwą, dobrą noc. Uśpionym wsiąd, ukołysanym miastom, Panie, dodaj szczęśliwą, dobrą noc. I ludzkim snom błogostwa dłonią jasną, i oddal od nich cień codziennych los, i tym, co znów nie będą mogli zasnąć, Panie, podaj szczęśliwą, dobrą noc. I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, Panie, podaj szczęśliwą, dobrą noc. A komu noc czuwaniem jest niełatwy, na czas bezsenny siłę daj i moc, i tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, Panie, podaj szczęśliwą, dobrą noc. I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, Panie, podaj szczęśliwą, dobrą noc. Zasypia świat piosenką połysanie. Odpłynął dzień, gdy jutro wróci znów. Uśmiecham się do siebie na dobranoc. Ja z dumą moich najpiękniejszych snów. Uśmiecham się do siebie na dobranoc, piastunko moich najpiękniejszych snów. I daj mi sen o łąkach umajonych, gdzie jest twój tron, a wieża złotych dróg. A ojciec nasz różańce mi wyznanie, Maryjo, ja na zawsze jestem twój. A ojciec nasz różańcem i wyznanie, Maryjo, ja na zawsze jestem twój. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam, zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy. Ojcze, zapomnij nam
Przed chwilą wraz z mieszkańcami Makowa odśpiewaliśmy majówkę w tym roku poświęconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z racji roku Stefana Wyszyńskiego oraz jego beatyfikacji, która odbędzie się 12 września. Cały miesiąc maj panie seniorki i gospodynie makowskie śpiewają majówkę codziennie o godzinie 19, no dzisiaj wyjątkowo o godzinie 16 ta uroczysta majówka się odbyła. W tamtym roku udało nam się wydać książeczkę zatytułowaną Majówka w Makowie z pieśniami i modlitwami, które są tu codziennie odmawiane i śpiewane. Zbieramy się tutaj od wielu, wielu lat. Panie seniorki wiekowe, już nasze panie seniorki twierdzą, że śpiewają już od dziecka całą młodość, całe swoje życie małżeńskie, no i teraz również przychodzą. Przejmują troszeczkę już młodsze osoby, młodsze panie i dołączają do tych corocznych majowych śpiewów. Kapliczka nasza pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, tak jak i reszta zabudowań dworskich i podworskich, do tych zabudowań należy dwór, w którym mieści się obecna szkoła, oraz zabudowania wokół dworu, jest to gorzelnia, spichlerz, stajnia koni cugowych i bydła, które było hodowane w czasie, kiedy dziedzic tutaj był, rządził i gospodarzył. Kapliczką podworską, tak jak ja lubię ją nazywać, zajmują się panie seniorki. Teraz powoli przejmują już opiekę nad nią panie ze stowarzyszenia Makowianie. One tu dbają o wnętrze, o wystrój, jak również wokół, o nasadzenia, o kwiaty wokół kapliczki. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie w ogóle na całomiesięczne majowe śpiewanie, a także na tą doroczną majówkę wiejską, która odbywa się tak pod koniec maja, no i później na taki piknik. Zapraszamy wszystkich, kto by zechciał z nami najpierw się pomodlić, pośpiewać, a później zjeść coś dobrego i pomuzykować.